Cześć, witam wszystkich po kolejnej przerwie. Tym razem, żeby się stało sprawiedliwości zadość, zobaczymy reakcję metali z rozcieńczonym kwasem azotowym, czyli przedstawicielem kwasów utleniających. Przez rozcieńczony kwas azotowy rozumiemy umownie kwas o stężeniu między 20 a 30%, co oczywiście nie znaczy, że nie możemy go mieć kwasu o stężeniach trochę wyższych albo niższych od tych 20%, czy tam wyższych od 30%, tak? Ale zazwyczaj pod tym pojęciem rozumiemy kwas 20-30% i też ja tutaj używam właśnie kwasu 27%. To jest kwas rozcieńczony wodą w stosunku 1 do 2, w stosunku objętościowym 1 do 2. No dobrze, zaczniemy od metali najaktywniejszych, czyli od wapnia. O, sobie już tutaj naświniłem, muszę się z wapniem troszkę śpieszyć z tego powodu, że wapń jest oczywiście metalem reaktywnym, więc się też utlenia na powietrzu. Widzimy generalnie, że zawartość probówki, może wrzucimy jeszcze troszeczkę więcej, że zawartość probówki nabiera barwę. Wynika to stąd, że mamy tutaj oczywiście powietrze w tej probówce i powstające produkty redukcji kwasu azotowego, na przykład NO, NO w kontakcie z powietrzem utlenia się do brunatnego NO2. Stąd też ta barwa w probówce, która troszeczkę nam jakby zafałszowuje, co nam się wydziela. Zresztą zobaczymy to na innych przykładach, że faktycznie tam powstaje NO, magnez dosyć intensywnie, ale też go wrzuciłem od razu troszkę więcej. Zobaczymy w którymś przypadku, zresztą za chwilkę, że rzeczywiście jak to powietrze zostaje wyparte, to wydziela się gaz bezbarwny. Następny w kolejności jest glin i tutaj niespodzianka, bo reakcji nie ma. Co do glinu istnieją kłótnie, czy on reaguje, czy nie reaguje z kwasem azotowym rozcieńczonym na zimno, ale to tłumaczę w osobnym filmie, do którego obejrzenia zresztą zapraszam. Kolejnym metalem będzie mangan. Momencik, muszę wybrać taką blaszkę, żeby mi się zmieściła do probówki. O, mangan. Widzimy, że od razu reakcja się zaczyna. Ciekawym przypadkiem jest też chrom, bo chrom jest tego typu metalem, który w kwasie azotowym, jak sobie zobaczymy, pozostaje pasywny. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę zwrócić uwagę na to. Tu mamy glin w kwasie azotowym, który już sobie leży dłuższy czas, właśnie w tym 27%, tak? A tutaj mamy chrom, który leży już kilka dni i nie widać specjalnie objawów reakcji. Tu mamy jeszcze chrom w postaci proszku, tak? I też nie widzimy, żeby się z nim coś specjalnie działo. Chrom i glin to są takie przypadki sporne, dlatego że w niektórych książkach piszą, że tylko stężony kwas azotowy pasywuje metale. Nie jest to do końca prawda. W przypadku żelaza wymagany jest kwas stężony, ale w przypadku innych metali niekoniecznie. Dalej cynk. Cynk jest metalem troszeczkę mniej aktywnym od chromu, dlatego najpierw był chrom, potem cynk. W tych tablicach CKE jest na odwrót akurat, ale to wynika z faktu, że tam jest ogniwo, które nie wyznacza aktywności chromu w szeregu napięciowym metali, stąd też tam będzie cynk przed chromem, a u mnie jest akurat tak, jak powinno być. I żelazo, mam akurat żelazo w postaci proszku. Zwróćmy uwagę, że od razu zaczyna sobie reagować. Tak, do tej probówki zresztą za chwilkę jeszcze wrócimy. Za chwilkę, o, proszę zwrócić uwagę, że ciemniejsza jest zawartość tej probówki tutaj na górze niż tutaj, bo po prostu w miarę wypierania tego powietrza coraz mniej tego NO bezbarwnego reaguje tutaj nad powierzchnią kwasu z tlenem, więc ta strefa, o, tutaj to nawet jeszcze lepiej widać, proszę zwrócić uwagę, jak widać, jak pięknie NO wypiera powietrze z probówki i stąd zresztą właśnie dopiero po pewnej chwili widać, że pojawia się gaz bezbarwny. Co nam zostało? Cyna. Tutaj będzie malutka niespodzianka, do tej probówki zresztą za chwilkę wrócę, a wrzucę tutaj w takim razie do probówki obok ziarno ołowiu. Ziarenko ołowiu. No, ołów jest zdecydowanie już mniej aktywny razem z cyną. Zwróćmy uwagę, że tutaj się zaczyna pojawiać, już je zresztą widać, zmętnienie. Pojawia się zmętnienie, do tej probówki jeszcze za jakiś czas wrócę.
No, ołów potrzebuje troszeczkę czasu, ale proszę nie myśleć, że on z kwasem azotowym nie reaguje rozcieńczonym, bo reaguje. Kolejny, troszeczkę bardziej szlachetny, już potencjał standardowy dodatni, bizmut. Bizmut również będzie potrzebował chwili czasu, aż te tlenki z powierzchni przereagują. Dalej miedź, wrzucimy, o, muszę sobie obrócić probówkę i zobaczymy, jak zachowuje się miedź. Miedź też potrzebuje troszeczkę czasu. Na razie jej powierzchnia widzimy, że się wyczyściła i zaraz do tej probówki też wrócimy. I co nam tu jeszcze zostało? Momencik, muszę sobie troszeczkę odsunąć. Srebro. Srebro mamy w postaci proszku. Srebro w postaci proszku, tak? Ono też potrzebuje chwili, ale też zaraz zacznie reagować. I ostatnia została nam w szeregu aktywności jeszcze rtęć. Nabiorę sobie kropelkę rtęci. Jest. Wpuścimy ją do probóweczki i zobaczymy, czy coś się tutaj nam zaczyna dziać. W międzyczasie ja to jeszcze obrócę i zwróćmy uwagę na przykład tutaj na żelazo, na to zabarwienie, świadczące o tym, że powstało nam żelazo 3, a nie żelazo 2. Cyna, jak już mówiłem, będzie się pojawiać zmętnienie, bo utlenia się do dwutlenku cyny, czasami też zapisywanego jako tak zwany uwodniony kwas cynowy. Dalej ołów, jeszcze specjalnie reakcji nie widać, ale widać, że już się jego barwa nieco zmieniła, to znaczy, że jednak reakcja biegnie. Bizmut, widzimy, że już się pojawiają pęcherzyki, a zatem powolutku reakcja biegnie. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje tutaj w probówce z miedzią. O, powolutku widać, że coś na jej powierzchni się dzieje. W pewnym podręczniku piszą, że dopiero kwas powyżej 20% reaguje z miedzią, ale nie jest to prawda. Nawet taki 5 czy 3% kwas azotowy też reaguje z miedzią, bo ma jeszcze dosyć dużą siłę utleniania. Ruszyło srebro. Proszę zwrócić uwagę, już widać, że się zaczyna gaz wydzielać. No, na rtęci może specjalnie objawów nie widać, ale ona też powolutku sobie z kwasem reaguje. No dobrze, to żeby nie przedłużać, to jeszcze tylko może wrócę do tej miedzi. Proszę zwrócić uwagę, już widać, jeżeli sobie porównamy na przykład z czymś bezbarwnym, to już powoli będzie widoczny, chociaż jeszcze może za bardzo nie widać, ale zaraz będzie widoczny kontrast, bo ta miedź widzimy, że reaguje coraz szybciej, a zatem będzie zaraz widoczna ta zmiana barwy na niebieską. Zatem się pojawi kontrast. Wracając jeszcze, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć, żeby czegoś nie pominąć? No niespodzianek raczej nie było. Glin widzimy, że zmian w probówce specjalnie nie widać. Ładnie sobie błyszczy. Chrom. Nie widać objawów reakcji, tak? No, cynk już troszeczkę zwolnił. Żelazo się utleniło do żelaza 3, tak? Cyna. Jeszcze to troszeczkę potrwa, ale też za chwilę będzie widać objawy reakcji. A, wróćmy już do miedzi. No, już widać teraz kontrast. Już widać, że pojawia nam się barwa niebieska. Już teraz kontrast jest widoczny. Ok, to w takim razie, żeby nie przedłużać, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam DM i jednocześnie, korzystając z okazji, życzę wszystkim napisanej bardzo dobrze matury, tak, i żebyście wszyscy wymietli ten system. Pozdrawiam i powodzenia na maturze.